Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Naprawdę gorący, ale też i bardzo świąteczny tydzień. Tydzień, w którym troska o Polskę, o naszą bezpieczeństwo, naszą niepodległość przeplata się z radością z ponad 100 lat temu odzyskanej niepodległości. To wszystko jakiś taki tworzy miks emocjonalny, który powoduje, że dzisiaj jesteśmy dużo bardziej czujni, dużo bardziej uważni na punkcie tego, czym jest Polska, czym jest państwo polskie. Będę o tym rozmawiał z moimi gośćmi. Senator Małgorzatą Kopiczko, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I za chwilę ma do nas dołączyć poseł Lewicy Andrzej Szejna. Pani senator jest z Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. Zaprosiła mnie przypadkowo, bo brała udział w sektorze klubów Gazety Polskiej w Marszu Niepodległości. Pani senator, a dlaczego taki wybór? Dlaczego pani się dołączyła do tej grupy i dlaczego pani poszła w tym marszu? No, bo klubowicze witali panią oklaskami, ale skąd pani wybór? Panie redaktorze, ja czułam taki obowiązek, że ten marsz jest bardzo ważny. Można powiedzieć, że Marsz Niepodległości ma kilka przesłań. Jednym z najważniejszych przesłaniem jest szacunek i duma dla ojców naszego narodu, dla ojców niepodległości, ale przede wszystkim to jest szacunek dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny. To jest to przesłanie na przyszłość, żebyśmy wszyscy dbali o nasz kraj. Dołączyłam do grupy klubowiczów Gazety Polskiej ze względu na również wielką przyjaźń do tej grupy i szacunek do działań, które są nasycone wielką miłością do ojczyzny i wielkim patriotyzmem. I za to wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że mogliśmy razem wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, że było wielu klubowiczów nie tylko z całej Polski, ale również z zagranicy, że były rodziny, które tak pięknie mówiły o naszym kraju i mogliśmy oddać wspólnie tą cześć i chwałę naszym bohaterom. I to często wybrzmiewało podczas naszego wspólnego śpiewu i za to serdecznie dziękuję, za to przesłanie na przyszłość dla naszego narodu. Ja naprawdę jestem dumna i szczęśliwa, że mogłam razem z klubami Gazety Polskiej uczestniczyć w tym marszu. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę już połączyć z panem senatorem, a w tym czasie obejrzmy trochę obrazków filmów z marszu. Rzeczywiście 150 tysięcy ludzi według organizatorów, chociaż tak naprawdę bardzo trudno policzyć. Policja mówiła, że ponad 100 tysięcy, też w zasadzie dosyć nieśmiało podawała te dane. Widać było ogromne tłumy i w zasadzie to chyba był drugi co do wielkości marsz w historii, ten największy w święto stulecie niepodległości. Ale ten marsz też łączył się z pewną manifestacją solidarności z naszymi żołnierzami. To podkreślano i w czasie marszu i przed marszem, to wywieszanie flagi, akcja naszego środowiska, żeby wywieźć biało-czerwoną flagę, żeby poprzeć polskich obrońców granic, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów, którzy ryzykują życie, żeby strzec naszej granicy. Apelujemy, żeby tę akcję dalej kontynuować, żeby państwo dalej w solidarności utrzymali te flagi, póki jest to potrzebne, póki jest zagrożenie, póki nasi żołnierze muszą pilnować granicy przed atakiem hybrydowym. O tym za chwilę w następnej części będziemy mówili z Antonim Macierewiczem. Nie wiem, czy mamy już połączenie z panem posłem Andrzejem Szejną. Za chwilę mamy się połączyć. Te dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Pani była przez wiele lat dyrektorką szkoły. Czy to jest pewna szansa na to, żeby młodzież zwróciła uwagę na Polskę, na polskie państwo, wróciła do spraw publicznych właśnie? Pan redaktor w swoim pytaniu
pyta o kwestię patriotyzmu młodzieży, dzieci, które uczymy w szkole przede wszystkim miłości do ojczyzny. Ja jestem pełna naprawdę nadziei na to, że jestem też przekonana o tym, że nasza młodzież naprawdę kocha nasz kraj. My jako dorośli powinniśmy pokazywać tą swoją postawą, dlatego dziękuję wszystkim, którzy swoją postawą na co dzień pokazują, że biało-czerwone barwy są tak bardzo ważne. Ja naprawdę byłam dumna z tych widoków, które widziałam, czyli nie tylko dzieci z rodzinami na marszu, ale te biało-czerwone stroje, biało-czerwone flagi tak dumnie powiewały podczas tego marszu, jak również nawet opaski biało-czerwone, które miała młodzież. Ja miałam okazję rozmawiać z młodzieżą, chwalić młodzież za to, że nie wstydzą się swoich barw, że tak dumnie te barwy noszą. Te flagi rzeczywiście też powiewały na blokach, na domach mieszkańców Warszawy. To też oznacza, że nie wstydzą się tych barw. A te barwy, panie redaktorze, szanowni państwo, to tak naprawdę trzeba nosić na co dzień, każdego dnia w swoim sercu. Takie serce biało-czerwone. To naprawdę jest wspaniałe to, że tak bardzo kochamy nasz kraj, kochamy naszą ojczyznę. I tak jak powiedziałam, piękne świętowanie z członkami klubów Gazety Polskiej to naprawdę dla mnie osobiście jako parlamentarzysty, jako senatora wielka duma i radość ze wspólnego świętowania Święta Niepodległości. Jest z nami już poseł Andrzej Szejna z Lewicy. Witam serdecznie, panie pośle. Po jakichś problemach technicznych udało nam się połączyć. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, mam takie pytanie. Oczywiście to nie pana ugrupowanie, no ale może pan bliżej. Czemu prezydent Trzaskowski chciał zabronić tego marszu? Czemu to miało służyć? Bo ten marsz, dzięki temu, że został przejęty organizacja przez państwo, odbył się niezwykle spokojnie, godnie. Wręcz widziałem taki płacz, żal w Onecie i w wielu innych lewicowych mediach, liberalno-lewicowych, że się nic nie stało. Ale po co chciano zakazać tego marszu? Pan prezydent Trzaskowski przedstawił, wydaje mi się, swoje uzasadnienie. Ja nie będę go tutaj powtarzał. Pamiętajmy poprzednie marsze, gdzie dochodziło do przemocy, dochodziło do awantur, dochodziło do wyzwisk. No było to strasznego, nie miało to nic wspólnego z Marszem Niepodległości. Chyba tego typu obawy miał. Ja chcę powiedzieć, że no cóż, no państwo chcecie, żebyśmy się cieszyli to, że pan Bąkiewicz, nie wiem, nikogo nie pobił, nie podpalił na tym marszu, że nie było ofiar. No więc to jest troszkę takie niepoważne. Uważam, że właśnie o tym, co pan na wstępie programu mówił, bo choć mnie nie było, słuchałem, było bardzo ważne, wybrzmiało. To przecież jest nasze wspólne święto. I ja się dziwię, że państwo polskie, instytucje państwa, rząd Prawa i Sprawiedliwości oddaje Święto Niepodległości jakiemuś, nie wiem, no po prostu nazwę to trochę w cudzysłowie przybłędzie, który niejednokrotnie wznieca słowa nienawiści. A czy było tam tak spokojnie, to ja nie chcę tego oceniać. No, tak było spokojnie, że wznoszono tam hasła antysemickie, hasła nacjonalistyczne, a nie narodowe, w sensie patriotyczne, że pojawiali się tam, były jakieś małe zamieszki, jakieś przepychanki. To tak być nie powinno. Święto narodowe powinno odbywać się rzeczywiście pod auspicjami państwa, ale to powinien zorganizować na przykład w sensie oczywiście patronatu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rząd, nieważne który, czy ja się z nim zgadzam, czy nie. Powinno się tego zaprosić opozycję, a nie oddawać to człowiekowi i ludziom, którzy absolutnie na to ani nie zasługują, ani nie mają tego kompetencji, ani nie mają praw. Praw, które sobie niejednokrotnie do patriotyzmu czy do tego typu, powiedziałbym, patriotycznych zachowań, jakie byśmy chcieli widzieć, a w ich wykonaniu byśmy nie chcieli widzieć, sobie starają zawłaszczyć. No to też taka jest dzisiaj prawda, społeczeństwo jest podzielone, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie robi nic, aby te podziały zakopać. I wydaje mi się, że to jest chyba największy problem i bolączka, którą widzi przede wszystkim lewica, że my nagle musimy się rozmawiać o tym, czy jakiś marsz powinien się odbyć, czy nie, bo będą zamieszki. No ja przypominam, że do ochrony tego marszu, właśnie ze strachu, nazwijmy to, że może jednak dojść do przemocy,
zostały ściągnięte dodatkowe siły policyjne i kosztowało to państwo polskie kilka milionów. Także to nie jest tak, że Komenda Główna Policji uważała, że wszystko przebiegnie łagodnie. Wręcz przeciwnie, zakładano, że będzie jedna wielka awantura, a nie święto narodowe. Panie pośle, używa pan takich określeń, przybłęda, że ktoś zawłaszczył, no ale przecież kto bronił lewicy organizować obchody niepodległości? Kto bronił zrobić własny marsz? Ja uważam, że być może to obóz władzy, jeszcze jak nie był obozem władzy, popełnił pewien błąd, że rzeczywiście no, nie było tego typu pomysłu, bo były inne obchody w środowiskach pisowskich. No ale teraz tam przecież są ludzie, zwykłe rodziny, ludzie często nawet o lewicowych poglądach, bo z nimi rozmawiałem. Po prostu taki patriotyzm. Ja chętnie panu to odpowiem. Ja właśnie uczestniczyłem w tego typu uroczystościach w Kielcach, a później w Skarżysku Kamiennej w meczu o Puchar Święta Niepodległości. W Kielcach organizowano, te uroczystości były przez wojewodę, jak można się domyślić, Prawa i Sprawiedliwości. Były wystąpienia, co prawda, tylko i wyłącznie polityków PiS-u, ale wcale mnie to nie przeszkadzało. Miałem możliwość złożenia wieńca, tak jak i inni politycy z innych ugrupowań. Razem właśnie z mieszkańcami Kielc, którzy licznie przybyli pokojowo, z chorągiewkami, uczestniczyli w tym święcie narodowym. I tak to właśnie widzę. I to mnie się osobiście podobało. I ja osobiście czułem się częścią tej uroczystości, jako poseł lewicy, jako szef lewicy w Świętokrzyskim, wiceszef w kraju. I tak być powinno również w Warszawie i tak być powinno w każdym mieście. I właśnie dlatego tak ostre słowa moje na początku programu, bo widziałem, że można zrobić to zupełnie inaczej. I tak to zrobiono w Kielcach. No ale zrobiono inaczej, bo państwo przejęło te obchody i rzeczywiście było spokojnie. No pan przecież nie ma obowiązku, że pan uczestniczył akurat w tym pochodzie, ale dlaczego tym młodym ludziom zakazywać tego? Dlaczego mówić, że wy jesteście przybłędy, wam nie wolno, nie wiem, wy kochacie Polskę? Ja się często też nie zgadzam z narodowcami, bardzo często krytykuję. No ale przecież każdy ma prawo kochać Polskę. Dlaczego jednym można, a drugim nie można? No właśnie, no ja zadałem to pytanie, dlaczego państwo polskie zrzeka się najważniejszych organizowania i patronatu najważniejszego święta narodowego, jakim jest 11 listopada, odzyskania niepodległości i podaje to w ręce człowiekowi, który na to ani nie zasługuje, ani nie ma tego kompetencji. Pan Bąkiewicz, znany również z tego, że podczas ostatnich marszy doprowadzał do jakichś, czy pozwalał na akty przemocy, że jakieś mieszkania się paliły, flagi się paliły różne, więc ja nie mówię o tych młodych ludziach. Powiedzenie, że pozwalał, jest chyba nieprawdą, no bo bardzo ostro to potępiał. Zresztą to było źródłem wielu kłopotów organizatorów marszu. Ale dlaczego nie chce się pan ze mną zgodzić? Ale teraz się nic nie wydarzyło, tak? Oj, podziękujmy panu Bąkiewiczowi, że nikogo nie pobito, że nikogo nie zaatakowano tym razem, bo była wielka, ogromna... Ale może to trzeba podziękować lewicy, która Antifę sprowadzała, bo najbardziej drastyczne sceny były wtedy, kiedy Antifa przyjeżdżała i biła tą młodzież, często przypadkowych ludzi. Ja pamiętam, pobito naszego dziennikarza, kiedyś działacze Antify napadli na naszego dziennikarza, który ani prawicowy, ani lewicowy po prostu pełnił swoją rolę. Podczas strajku kobiet, jak wiemy, policjanci po cywilu z pałkami pneumatycznymi atakowali kobiety w tłumie. To też wiemy. Jakoś nic się dotąd nie zdarzyło w tej sprawie. Natomiast ja chcę powiedzieć coś innego. Ja nie chcę tutaj chodzić jakby... Najpierw te kobiety, których było bardzo dużo mężczyzn, zaatakowały kościoły. Tak, prawda. Tłumnie zaatakowało kościoły. No już nie opowiadajmy takich bajek. Nikt nikogo nie zaatakował. Żadne kościoły stały zaatakowane. No leciały butelki... Kamienie. Nie, nie. No przecież to wszystko było, bo wielu rannych. Dobrze, ale zostawmy. Panie pośle, ja po prostu mam taki apel, żeby następnym razem jednak spróbować dogadać się chociaż w takich sprawach, a przede wszystkim nie odbierać praw obywatelskich. Ja wiem, że to nie pana ugrupowanie i nie pana prezydent, no, ale jesteście tam w sojuszu z Platformą w Warszawie, bywacie w każdym razie. Więc może warto spojrzeć inaczej i zauważyć, że wszyscy mają swoje prawa obywatelskie. Musimy niestety kończyć, bo dzisiaj... Z przyjemnością. Panie redaktorze, czy ja mogłabym jeszcze się odnieść? Jedno zdanie, pani powiedział pan poseł. Jednym zdaniem.
Czy ja bym mogła? Bardzo panie proszę, pośle, chciałbym, panie pośle, chciałbym odnieść się tylko krótko do tego, co pan powiedział odnośnie tego, że rząd nie uczestniczy w obchodach. To jest nieprawda. Od rana rząd na czele z premierem Mateuszem Morawieckim złożył wiązanki kwiatów pod pomnikami ojców niepodległości. Następnie uroczystości główne odbyły się w Krakowie, gdzie była msza w intencji ojczyzny, a przecież przypominam, że na marszu uczestniczył minister Kasprzyk i też posłowie, senatorowie. Także jak najbardziej dla nas to jest bardzo ważne święto. Od wielu lat obchodzone głównie w Krakowie, ale tak jak mówię, od rana pan premier Mateusz Morawiecki z ministrami z rządu złożył wiązanki i był w Warszawie pod wszystkimi pomnikami i tam odbyło się oddanie czci i chwały bohaterom. Tu musimy postawić kropkę. Po krótkiej przerwie będziemy mówić o tym, co dzieje się na naszej granicy. Bardzo dziękuję stronie problemami technicznymi, ale jednak się z nami połączył poseł Andrzej Szej i odwrotnie, bo powinien zacząć od kobiety, senator Małgorzata Kopiczko i poseł Andrzej Szejna. Dziękuję i za chwilę zapraszam, porozmawiam o tym, co się dzieje na granicy.